Cześć, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to kolejny odcinek z gry Workers and Resources Soviet Republic. Mamy 19 sierpnia 1945 roku. Wybudowali nam już szkołę. Ja już tu sobie w międzyczasie trochę zmniejszyłem ilość pracujących. No bo nie ma potrzeby, tu też zmniejszałem, tak, w sklepie też zmniejszyłem, nie ma potrzeby, żeby nam tu tyle osób pracowało. Jeżeli będziemy powiększać tą miejscowość, no to z czasem na pewno zwiększymy też liczbę mieszkańców. Niestety zadowolenie jest bardzo niskie, no niestety naprawdę niewiele potrzeb naszych mieszkańców zaspokajamy, no i cały czas nie mamy prądu. Tu ustawiłem wysoki priorytet, no części nawet już jakieś się pojawiły, natomiast cały czas brakuje nam jeszcze tutaj pracowników. No ruch na granicy troszeczkę się nam tu powiększył, no ale jakoś musimy sobie z tym radzić. Zaczniemy sobie od dzisiaj od tego, że powoli będziemy tu zlecać tą okolicę. Ja stwierdziłem, że tu ładnie dorobimy też biuro budowy, więc będzie nam ono wtedy ładnie ogarniać tu teren. Więc teraz tak, masowy start budów, to i to. I tu nam chyba tak zaczną. Prawdopodobnie budować, chociaż biura budowy widzę, że musimy im zwiększać zasięg, bo już tam tamtej okolicy nie do końca łapią, więc ustawmy po 2000 metrów. O, zbudowali nam jeszcze remizę strażacką, więc od razu zakupmy sobie jakieś pojazdy. No, na razie za dużego wyboru nie mamy. Więc weźmy ten gaz, tego gaza i to PMG, nie wiem co to jest, ale no już nam pewnie gdzieś z granicy zaraz wyruszą. Zobaczymy co tu jest. No, jakiś taki pojazd i zaraz może ten drugi ruszy. Jakiś taki brudny. Kupiliśmy nowy, a już brudny. No, jeden jest z drabiną, drugi jest takim zbiornikiem, więc myślę, że będzie to ok. Możemy też jakąś ścieżkę powoli tu wyznaczyć, czy niekoniecznie. Może na razie nie. Chyba dojście tu będą mieli. Tak, będą w stanie tu nam pracować w remizie. Więc możemy na razie to tak zostawić. Tu z czasem to zrobimy. O, idzie już tankować się. Bo, no tak, muszą się zatankować. Tu nam budują. No, tu sobie chwilę poczekamy. Tu też jest wysoki priorytet. I tu też dałem wysoki priorytet. Tu prawie, nie, brakuje trochę materiałów jeszcze. Ale to następny etap dopiero. Pracowników nawet też przywożą. A temu co tu się stało? Nie mógł się zdecydować chyba co robić. Więc ten etap byśmy mieli. Dzisiejszy odcinek raczej będzie taki mocno posiadkowany, poszatkowany, ponieważ no, będziemy powoli zajmować się zlecaniem właśnie takich rzeczy. Po trochu. Tu właśnie skończyli nam budować klinikę, więc od razu też pojazdy kupmy. Takie dwa gazy. Chyba ładnie. Ten też dosyć ładnie wygląda. Ale dobra, już kupiłem. Już za późno. Nie będziemy już tego zmieniać. Tu nam zaraz, o, też już ruszyły. Będą wyraźnie widoczne, takie białe. Więc myślę, że będzie to ok. Czy to ja to mam ustawione właśnie?
Znaki trzeba też poustawiać. Tu nam będą już niedługo wieźli żwir. Aha, te biura, w sumie tym biurom też ustawmy zasięg na 2000 metrów. Niech wyszukują więcej rzeczy. Tu nadal jeszcze budowa trwa. Na razie nie ma pracowników. Przed chwilą jeszcze byli. Teraz już ich nie ma. No i dobra, mamy tu już skończone boisko i mamy też już tu nasze kolejne biuro budowy, więc możemy zamówić do niego sprzęt. Zaczniemy sobie od koparki, która będzie nam bardzo, ale to bardzo długo jechać. Co będziemy potrzebowali? Myślę, że za dwa autobusy. Więc od razu weźmy betonowóz. Myślę, że jeden na razie weźmiemy. Dziki jeden. Koparkę już mamy. Otwarta skrzynia. Dwie sztuki? Chyba tak. Samochód. Nie. Spychacz. Jeden. I wywrotki, jeżeli jest miejsce, to dwie. I mam nadzieję, że jeszcze zamknięta skrzynia nam się tu zmieści. Okej. Coś nam tu zaraz przyjedzie. Oni mają brać wszystko stąd. I też dajmy im zasięg 2000 metrów. Niech nam tu powoli działają. Niedługo będziemy mieli też prąd. Zauważyłem jeszcze, że nasi mieszkańcy nie mogą skorzystać z oferty kulturalnej. Rzeczywiście to jest obiekt, którego nie zaplanowałem tu w żaden sposób. No ale pójdziemy na razie najmniejszą linią oporu. I zaczniemy sobie od postawienia po prostu biblioteki niedaleko szkoły. Myślę, że w tym miejscu będzie to spoko, nawet możemy do siatki dociągnąć. I ustawmy sobie to. Miałem nadzieję, że to będzie ładniej. Okej. Niestety będzie to wyglądało w ten sposób, więc tu zmniejszymy liczbę maksymalnych pracowników do 10. No i będziemy patrzeć, jak tu nam powoli to działa. Tu mamy dozwolonych, jakiś tak, mamy 10 dozwolonych, ok. No ta ciepłownia już by nam się powoli przydała, ponieważ no, już mamy wrzesień, jakie temperatury. 28 stopni, jeszcze ciepło jest, więc wielkiego problemu nie ma. Ale jednak będzie nam, te warunki będą się nam jednak zmieniać. Tu możemy sobie też już zawczasu wyznaczyć ścieżkę ładnie. Tu nam niedługo skończą i ten prąd nieszczęsny jeszcze tego nam nie skończyli. Cały czas brakuje tam pracowników. Czy ja myślę coś jeszcze tu mam się brakuje? Baru nie mogą odwiedzić, ale to myślę, że będziemy w późniejszym etapie myśleć o jakimś barze. No i tak to chyba wszystkie podstawowe potrzeby będą mieli zaspokojone w momencie, kiedy oczywiście wydobują nam tu wszystko, co trzeba. No i nasz wiatrak, nasza elektrownia wiatrowa pierwsza skończona. Mamy już, co prawda, bardzo niewiele, no ale jednak mamy już jakiś prąd w mieście, więc co prawda będzie on pewnie gdzieś zanikał. O, widzę, przedszkole też już wybudowali, więc powoli zwiększają się usługi w naszym mieście. Jeszcze zerknę na tą ciepłownię. Całkiem nieźle idzie, ale będę musiał przecież też
zapewnić dostawy węgla do tej ciepłowni. Zobaczmy, czy możemy postawić jeszcze darmowe centrum dystrybucji. Możemy, więc zróbmy to. Tu może się zmieści. O, tu się zmieści. Zakupmy jakieś wywrotki. Chyba wypadnie na te gazy. Dobrze, niech one już przyjadą zawczasu, bo one będą musiały się jeszcze zatankować, więc to zadanie warto im zlecić już teraz. Ruch na granicy ciągle duży. Ja chyba tego odcinka dzisiaj nie nagram do końca z tym bolącym gardłem. Jakoś chyba udało mi się opanować problem z gardłem, więc próbujemy dalej nagrywać. A nam powoli kończą ciepłownie i to dobrze, bardzo dobrze, bo mamy tylko no, 16, teraz troszeczkę już prawie do 20 temperatura wzrosła, ciepły październik. No ale ciepłownia, mam nadzieję, że już ci robotnicy, którzy tu są, nam zakończą. W międzyczasie już wybudowali nam, o, policję nam w międzyczasie wybudowali, coś mi się właśnie wydawało, więc możemy kupić jakieś pojazdy policyjne. Może te gazy M1. Na razie w sumie chyba dwa im wystarczą. Możemy też trochę zmniejszyć, przynajmniej chwilowo, liczbę pracowników. No i mamy już ukończoną ciepłownię, więc zlećmy naszym wywrotkom. Niech one z bliższej granicy przywożą. Niech ładują węgiel i niech przywożą tu poziom wypełnienia 90%. Gdzieś sobie zlecimy w ogóle normalne biuro. Może nawet zrobimy to teraz. Bo biuro oczywiście sobie może być, ale nam się przyda jakieś normalne biuro, które będzie zajmować się dostawami. Więc utrzymanie, nie, to nie ten dział tu. Małe centrum dystrybucyjne na 5 pojazdów. Myślę, że tak, że tu sobie chwilowo wykorzystam to biuro z gry. Tu tak blisko się chce postawić, ładnie. Czy tu ma, nie ma okien z tej strony? Nie ma. No to elegancko. Więc niech działają powoli w tej kwestii. Tu już zaczęli budować nam sąd, zaczęli nam budować bibliotekę, tą salę. Oczywiście tu jeszcze nie ma nic, bo nie ma węgla. Chwilę pewnie poczekamy, zanim dotrze do nas węgiel, ale na razie jeszcze nie jest tak źle. Prawda, już się pojawiały komunikaty o za niskiej temperaturze, ale nie ma tragedii. Tu dajmy wysoki priorytet i tu co? No. Będą robić dopiero. No ale już jest jakiś postęp, więc jest ok. Myślę, że możemy zezwolić na niskim priorytecie na budowę naszego z naszej służby bezpieczeństwa. O, brakowało mi tego słowa. Tu policja już ma pojazd. Czy one już przyjechały, czy jeszcze nie? A one się pewnie pojechały zatankować. Okej. Więc tu możemy zlecić o w ten sposób. O, i zróbmy to tak. Zobaczymy, czy tu droga jakaś nie będzie nam potrzebna, więc na razie tyle. I patrzymy, czy tu coś nic. No dobra. Ja jeszcze mi się przypomniałem, że miałem taki plan,
że spojrzałem sobie na mapę Słowacji i tu są w tej okolicy miejscowości Kuty, co prawda U powinno być z takim znaczkiem akcentu, czy jak to tam się nazywa, ale nie ma to teraz znaczenia. A tu zamiast jakiejś Bonygy, nie, tak jak patrzę sobie na mapę, powinno być przed Małymi Karpatami, między Skalicą a Trnawą, która jest tam. Tu mamy Małe Karpaty, tu powinna być na przykład Senica, a nie jakaś Bonygy. Więc zróbmy sobie z tego Senica. O. I taki drobne zmiany, ale wprowadzające nam odrobinę porządku. Czy dowieźli nam już węgiel? Tak, już dowieźli nam węgiel. Ciepłownia już uruchomiona. Nie obejmuje straży pożarnej. Ta straż nie wymaga po prostu ogrzewania, bo to tak różnie z tymi budynkami jest, ale chyba nie wymaga, więc nie ma najmniejszego w takim razie problemu. Czy my jeszcze jakieś potrzeby naszym mieszkańcom możemy zaspokoić? Bar, dobrze. Zrobimy bar, ale bar nie zrobimy takiego najzwyklejszego z możliwych barów, tylko zrobimy go już jako restaurację. Nie ma go tutaj, nie dodałem go. Więc bo chyba nie ma osobno restauracji. Chyba nie, bo chcę, żeby to w ogóle to też jest chyba w miarę nieźle. Tak, tu jest jakieś, ale to nie tego, czego ja poszukuję. Village Pub możemy dodać sobie na przyszłość, jakieś kafe też będzie to do przejrzenia. Tawerna gdzieś mogłaby powstać, ale ja właśnie, o, dajmy ją do ulubionych, to też. O, jeszcze może być nawet lepsze. Dobra, wróćmy sobie na początek, a to. To zobaczymy. Wróćmy sobie, zobaczymy, czy taką restaurację. Kurczę, nawet. Tylko ona by musiała być w zabudowie z innymi budynkami. Takich budynków nie mamy, niestety. Natomiast tu mamy taką. Prawda, niemiecką, ale wydaje mi się, że będzie tu nam w miarę pasować, bo warto, żeby to właśnie już działało jakoś tam w miarę sensownie. Myślę, że tu byłoby ok, tu przejście byłoby, tu mamy ratusz w przyszłości, więc ok. Ja w miarę szybko, w tym sezonie jeszcze na pewno nie, ale może w następnym, w 46 roku, będę chciał spróbować chociaż odrobinę turystyki wprowadzić, żeby właśnie mieć tu jakieś takie, chociaż niewielkie, ale przychody. I tu jakoś. Tak. No, było tak, jak chciałbym, żeby było. Stamtąd się nie udaje złapać. No, dalej. Dobra. Będzie niestety tak. Więc tu niech nam powoli budują. Dowieść alkohol będziemy mieli czym i zobaczymy, czy jeszcze elektronika. Elektroniki idzie kupić tutaj, więc nie ma problemu. Oferta kulturalna bardzo mała, ale się buduje. Z czasem dobudujemy jeszcze kino. Też ze względu na turystów. Bar budujemy, sport. No, tu się pewnie już będzie problem zaraz, no ale budujemy salę gimnastyczną, więc no, co prawda, zadowolenie
bardzo niskie, ale będziemy mogli posprowadzać trochę mieszkańców, tak mi się wydaje. I jeżeli to już zacznie funkcjonować i powoli działać dalej, czy tu budują mi drogę? Budują. Prawda? Budują, to może jest za dużo powiedziane, ale coś się dzieje w tej okolicy. Budują też nam Politechnikę powolutku. Dojście do Politechniki będzie? Będzie, więc nie ma większego problemu. Wszyscy, nawet wszystkie te. No to zaplanujmy sobie pierwsze budynki. Myślę, że tego typu będą dosyć fajnie wyglądać. I tu byśmy, jak mamy ratusz, ono chyba nawet by pasowało tak obok ratusza. Ogrzewanie będzie, woda będzie, woda, prąd będzie. Więc tu. I on ma jeszcze. A, dokładnie, to jest. O! To do zestawu. Ja mam zaznaczone, że z mieszkańcami nie chcemy żadnych mieszkańców. Mieszkańców możemy sobie dowolnie sprowadzać, więc to sobie odznaczmy. Tak, tu jest. Może to. No nie wiem, jak one z tyłu. Jak z tyłu mają okno, to. Zobaczmy, czy tu się nie da jeszcze jakiegoś. Jakiego. Tu chciałem zrobić z tamtym wyrównać, a przez to nam tu taki plac został. Dobra, zostawmy to, tak? Jeszcze. To są. Taki tu może coś takiego byśmy wtedy spróbowali wcisnąć. Tu się jasno jest nawet na takie budynki. Familoka tu nie będziemy wstawiać. To jest tego typu. Tylko troszkę mniejszy. Dobra. Ja sobie jeszcze zrobię w takim razie to inaczej. Chcemy sobie 50. Aha, dobra, to jest, nie wiem, co to jest. To takie dziwne mody są. Budynek mieszkalny. O, o te budynki mi chodziło. Czemu by tu ten chociaż wszedł? Chciałby. Nawet chce. Na siatce nie, ale nie musi być do siatki. Tu nam ładnie. O. I ten już jest bez mieszkańców, ok. No, myślę, że tak zabudowa tutaj wstępnie mogłaby zacząć wyglądać. Oczywiście tu jeszcze będziemy też sobie powoli jakoś zabudowywać, bo musimy tu zwiększyć liczbę mieszkańców. I właśnie, a propos większej liczby mieszkańców, ja tu nie postawiłem w tej miejscowości żadnego dworca. Więc od razu to nadróbmy, dworzec, i ja sobie wezmę swój dworzec, że tak to ujmę. I w sumie dobrze, że tu nie postawiłem tego domu dziecka, bo tu będzie nam idealnie pasował dworzec. Może nawet tak, żeby tu w razie czego te autobusy miały trochę więcej miejsca na wjeździe. I musimy wtedy zrobić sobie jakieś drogi. Tak. Okej. Tak. I w ten sposób tu do sądu jakieś wyjścia od tyłu. Okej. Dobra, myślę, że miałoby to nawet jakiś sens.
Więc. No bo tu będziemy musieli jakoś dowozić tych pracowników. Prawda? Na razie pewnie nie mamy żadnych bezrobotnych, ale to szczegół. I tu możemy już kontynuować też budowę, żeby mieć statystyki z miasta. Tu mam węgiel. No, budynek bez zasilania. Tak ten nam mało stabilny jest, ale wiatrak drugi już budują. No i niedługo weźmiemy robić sobie elektrownię węglową. No tu. No, jak nam tu wybudują. Może tu jeszcze zrobimy jedno biuro budowy gdzieś w tej okolicy. I myślę, że będziemy mogli wtedy działać z węglem. W ogóle jaki ma zasięg to? Ta remiza. Tak, czyli nam elektrownię będzie bez problemu obejmować. Mam prawie do tego miasta kolejnego. Do Malacki prawie dochodzi. Okej. Okay. No... To będzie też cel chyba na przyszły rok, żeby to miasto zacząć zabudowywać. Może gdzieś tu w ogóle już biuro budowy by trzeba było zaprojektować kolejne. Nie jest to głupie, tylko jak ja chcę tu biuro budowy, to ja muszę tu wyprowadzić sobie w jakikolwiek sposób tory, żeby one... Nam tu. Żebym widział po prostu, gdzie nie mogę zabudowywać, to byłyby gdzieś tak. Dobra, nie, to w sumie nie ma teraz sensu, bo to biuro byśmy sobie zrobili gdzieś na granicy zasięgu straży. Anulujmy te plany. Zobaczmy jeszcze raz zasięg tej straży. Gdzieś dotąd. Tu jest punkt po prostu na drodze jakiś. Tak jest. Spróbujmy wyprowadzić w takim razie w tym miejscu drogę. I zrobić od razu tu zaplanować biuro budowy, nie z helikopterami, najzwyklejsze. Myślę, że tak, że to będzie dobre miejsce. Niech oni tu sobie z czasem to wybudują. Tu fajnie. Już idzie. Zróbmy sobie na te dwa budynki, czy na drogę i na ten budynek wysoki priorytet. No i co tu? A, to już było. Jak mam budowa Politechniki. Całkiem nieźle iść. Jeszcze trochę i będziemy mieli ją skończoną. Tu nam... Widzisz, przejścia już nawet korzystają. No to dobrze. I tu też zaczynają powoli nam budować. W ogóle wszystko. Tu mamy jeszcze jedno miejsce, właśnie. Tu mamy jeszcze jedno miejsce. Może sprowadźmy sobie jeszcze jedną koparkę w takim razie. Bo koparek nam trochę chyba brakuje. Niech przyjedzie. Już trochę tych dolarów wydaliśmy, ale myślę, że. Jakoś musimy sobie z tym poradzić. Zresztą te dolary też będzie można prawie czego dosyć łatwo zarabiać. Czy tu się jakieś biura w ogóle przypisały? Nie, ale to na razie nie problem. Zastanawiam się, czy jednak gdzieś pośredniego biura nie zrobić jeszcze na przykład w tym miejscu. No do przemyślenia temat. Bo tych biur będę jednak dużo potrzebować. Tu byśmy zrobili sobie może... Dokładnie. Coś takiego. Żeby im się wygodniej jeździło.
I rzeczywiście może jakieś biuro budowy wtedy tu. Przy samej granicy. To się nie przypisały żadne biura. Okej. Okay. Niech robią. Niech robią. Tych biur budowy nam się tu przyda, bo tu będzie jeszcze przecież infrastruktury na tych do zbudowania, a zbudowania. Tu już ładnie biblioteka widzę jest. Węgla. Powoli dowożą. Ważne, że wzrasta mi się tu ilość węgla, a nie spada. Tu widzę, można sobie już też dróżkę skończyć. A tu muszę pozmniejszać tych pracowników. 12 maksymalnie. 10 i 10. Tu też mogą pracować. To 10 pracowników. Myślę, że to będą wartości ok. Tu możemy też 10 ustawić. I tu w razie czego też 10. No więc nasze skalice powoli. No, z tym prądem. Ale z tym prądem jeszcze chwilę się pomęczymy. I nawet jak zrobimy kopalnię, to ono będzie tak. Czy kopalnię, elektrownię tą węglową, to ona też nie będzie od razu nam dobrze pracować. Ale no, jakoś musimy sobie poradzić, więc baru nie mogą odwiedzić, oferta kulturalna i sport. To się wszystko powoli będzie działo. Właśnie tutaj też trzeba ustawić przecież maksymalnie 10. Deski przywieźli. Okej. Okay. Jeszcze trochę tu materiałów będzie potrzeba, ale tu kolejka na granicy widzę ogromna. No ale jakoś musimy to podziałać. Tu paliwo jest. Tu. Tak, aha, to jak nam zrobią, to będziemy musieli też w tej okolicy jakąś stację postawić. Żeby było nam odrobinę wygodniej. Tu mamy znaki poustawiane? Mamy. O, tu. Staliniec stał i stał i się doczekać nie mógł tej tego żwiru. No właśnie, jak nasza koparka jedzie już? Czy jechać jedzie tylko? Czy pytanie brzmi, gdzie jedzie? O matko, patrzcie, gdzie ona dojechała dopiero. Kawał podróży jej czeka. No tu się jakieś biuro już przypisało do tego, więc okej. Ostatnia szansa na zakup. Okej, czyli powoli land lease nam się kończy, ale no właśnie, bo tam z lojalnością jest problem. Raport gospodarczy, okej. No, jest ostatnia szansa na zakup. O, Fortsona już nie kupimy niestety. Problemy z zasilaniem, no to zadowolenie. No wiem, że zadowolenie jest zbyt niskie. Niestety nic na to nie poradzę. Czy można poprawić im trochę nastroje, sprowadzając mieszkańców lepszymi humorami, ale nie wiem, czy na tym etapie ma to jakikolwiek sens. Tu ładnie to wszystko się odbywa. Dobrze, ja myślę, że to w dzisiejszym odcinku wystarczy.
Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górze, do subskrypcji kanału, do pisania komentarzy oraz zapraszam na Discorda, link w opisie. A teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.